Charlie Hamilton jest znanym brytyjskim fotografem przyrody. Robi naprawdę świetne zdjęcia zwierzętom, ale w pewnym momencie pomyślał, że pokazywanie piękna przyrody to nie wszystko, co można dla niej zrobić. I postanowił zrobić coś naprawdę konkretnego. Kupił po prostu kawał deszczowego lasu w Ameryce Południowej, żeby ocalić go przed wycięciem. Jego historię możecie zobaczyć w programie Moja Dżungla na Polsat Viasat Nature o 20 w niedzielę. Ja też fotografuję przyrodę, też pokazuję jej piękno i też kiedyś pomyślałem, że to nie wystarczy. Dlatego przypiąłem się do drzewa nad Rozpudą, żeby ocalić te unikalne torfowiska. Wy nie musicie robić takich szalonych rzeczy, wystarczą małe, konkretne kroczki. I tak najwięcej można zrobić dla przyrody. A ja wam pokażę jakie. Takiego prawdziwego, naturalnego lasu, takiej dżungli nie da się posadzić. Najlepiej jak on się sadzi sam. I tu wszędzie w Puszczy Białowieskiej są małe dęby, małe graby i małe świerki. Ale możecie sadzić w swojej okolicy drzewa. Warto to robić dla poprawy jakości środowiska. I warto to robić z głową. Sadźcie rodzime gatunki. Właśnie graby, buki, dęby, sosny albo lipy. Wkrótce z Polsat Viasat Nature będziecie mogli zazielenić swoją okolicę.